Na tym filmie chciałam Wam pokazać coś takiego jak zamykanie przedziałów. Jest to element statystyki opisowej, wręcz bym powiedziała, że sam początek. Dlaczego początek? To się dowiecie za chwilę. Zobaczcie tak, mamy przedziały, mamy jakąś zbiorowość, która jest rozbita na 10 przedziałów, gdzie przedziały w tym momencie w większości są zamknięte. Wyłącznie tylko przedział ostatni, dziesiąty, jest przedziałem otwartym, bo jest tylko napisane, że wartości mają przekraczać 65 i takich wartości, które to kryterium spełniają, było 9. Na podstawie takiego, powiedzmy, rozdziału liczebności nie mamy możliwości policzenia średniej arytmetycznej, bo w przypadku, gdy mamy przedziały, muszę mieć początek i koniec każdego przedziału. Dlaczego? Bo do liczenia średniej potrzebny jest środek każdego przedziału. Jeśli ja wiem, że przedział się zaczyna od 65 w górę, to ja nie wiem, na czym to się kończy. Więc ciężko jest stwierdzić dokładnie wartość środkową tego przedziału. I teraz, jeżeli koniecznie, na przykład, potrzebujemy wykonać wszechstronną analizę struktury, to muszę przed przystąpieniem do obliczeń za pomocą miar pozycyjnych, muszę się upewnić, że na pewno nie mogę wykorzystać miar klasycznych. A miary klasyczne, jak może jeszcze tutaj nie powiedziałam, opierają się na podstawowej mierze, jaką jest średnia arytmetyczna. A więc do obliczenia średniej arytmetycznej potrzebujemy spróbować choćby zamknąć ten przedział. A przedziały zamykamy w ten sposób, że liczymy odsetek dla każdego przedziału. Najlepiej po prostu dla tego, który musimy zamknąć. I odsetek liczy się w ten sposób, że sumujemy ze sobą wszystkie liczebności. Wynosi tutaj suma 256 i dla tego szczególnego przedziału liczymy odsetek. Odsetek, czyli udział 9 w 256. Tu jest zapisany wzór i on się sprowadza po prostu do podzielenia każdej z tych oddzielnie z tych wartości przez 256 i przemnożeniu razy 100. Więc jeżeli 9 podzielę przez 256, odsetek, który uzyskamy na kalkulatorze, wynosi 3,516%. W tym momencie ten odsetek tego przedziału, który jest otwarty jednostronnie, nie przekracza 5%, a więc można go zamknąć. A co to znaczy, że możemy zamknąć przedział? To, że określamy jego początek, tak jak tu, że jest to liczba od 65 i określamy koniec tego przedziału. A dlaczego ja tutaj zapisałam, że zamiast tego zapisujemy 65 do 70? Bo zwróćmy uwagę, że kolejne przedziały sąsiadujące do tego ostatniego przedziału mają rozpiętość 5, bo różnica między 45 a 50 jest 5, 50 a 55 też jest 5, 55 a 60 też jest 5 i 60 a 65 jest 5. A więc możemy przypuszczać, że ten przedział powinien się zamykać na liczbie 70. Jeżeli w tym momencie, w tym miejscu wpiszemy, że to są liczby od 65 do 70, to w tym momencie możemy stworzyć środek dla każdego z tych przedziałów, wyliczyć i zastosować mamy możliwość średnią arytmetyczną. A gdy ta średnia arytmetyczna będzie możliwa do wyliczenia, możemy wykonać wszechstronną analizę struktury lub też po prostu policzyć wybrane elementy tej analizy struktury, ale za pomocą miar klasycznych. Ja kończę omawianie tego elementu. Było to sposób zamykania przedziałów, gdy mamy, powiedzmy, dane uporządkowane w przedziały, gdzie jeden z przedziałów jest otwarty. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej możecie to zrobić, pisząc od razu na zadania@projekty.wp.pl. Tam załączajcie od razu swoje zadania, z którymi macie problemy. Możecie też wejść na stronę internetową zadania-projekty.pl. Tam zapoznać się z całym zakresem pracy ze studentami, jaki mogę zaoferować. I jeśli chodzi o samą stronę YouTube'a, jak najbardziej wykorzystajcie z wszystkich udostępnionych przeze mnie filmów. Wszystko jest za darmo. Tam
Na pewno możecie komentować, lajkować, subskrybować kanał. Wszystko, co jest na YouTubie, jest dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do nauki.